Backlash prosto z Puerto Rico jest już za nami i na początku trzeba powiedzieć sobie jasno, była to naprawdę przyjemna do obejrzenia dla widza gala. A co więcej, i bardzo chciałbym to podkreślić, publiczność zgromadzona właśnie na arenie w Puerto Rico zrobiła w zupełności bardzo mocno tą galę. Przy okazji wczorajszego epizodu SmackDown mówiłem o tym, że publiczność naprawdę mocno żyła każdą rzeczą, która wydarzyła się podczas gali i podobnie było właśnie dzisiaj. To publiczność dołożyła cegiełkę do tego, aby ta gala była naprawdę przyjemna w odbiorze. Na cage match ocena tej gali to 8 i w zupełności z tą oceną się zgodzę. I znajdą pewne się takie osoby, którym ta gala nie do końca przypadła i mogą mieć mieszane uczucia i fakt, do perfekcji temu show brakowało, ale na pewno złą galą tej gali nazwać nie możemy. Pamiętajcie oczywiście, moi drodzy, o subskrypcji kanału i zostawieniu polubienia, aby ten film dotarł do jak największej ilości osób i oczywiście zapraszam was, żebyście w komentarzach pod tym filmem napisali, co wy uważacie o tej gali Backlash, jak wam się podobało, jakie są wasze odczucia, bo chcę wejść z wami tutaj naprawdę w dużą dyskusję. Show otwieramy blisko 20-minutowym pojedynkiem kobiet, gdzie Bianca Belair postawiła na szali swoje mistrzostwo w starciu przeciwko Io Sky. I jest to kolejna walka Bianki Belair, którą obejrzałem w sumie w całości od WrestleMania 39. Tam też byłem trochę zachwycony nawet, można powiedzieć, występem Bianki Belair. I podobnie było też teraz, Bianca naprawdę razem z Io Sky, tutaj też trzeba to podkreślić, dały naprawdę fajny pojedynek. Rozumiem już w sumie, dlaczego Bianca Belair jest najdłużej panującą mistrzynią kobiet obecnej ery, bo jej pojedynki naprawdę są przyjemne dla oka, publiczności zresztą też się to mocno tam widać podobało. Generalnie pojedynek naprawdę na wysokim poziomie. Obie panie zaprezentowały się bardzo dobrze, nie zabrakło ingerencji damage control. Natomiast mimo tej ingerencji i już w sumie takiego punktu, w którym mogliśmy pomyśleć, że Io Sky zgarnie tytuł mistrzowski, to Bianca Belair kontruje, wykonuje swój finisher i broni mistrzostwa. Jak też powtarzałem w poprzednich odcinkach, Io Sky na papierze nie była tą osobą, która mogłaby odebrać mistrzostwo z rąk Bianki Belair, ale w tym pojedynku stworzyła takie okazje, że przez chwilę mogliśmy o tym nawet pomyśleć. Dalej starcie, które praktycznie nie miało żadnej podbudowy, ale w sumie po jego obejrzeniu zrozumiałem, po co je dostaliśmy. Omos kontra Seth Rollins. Panowie walczyli blisko 10 minut i tutaj trzeba powiedzieć o tym, że chyba większość z nas spodziewała się tego, że potrwa to może z 2-3 minuty. Omos będzie dominował szybko kontra Rollinsa i mamy zwycięstwo Rollinsa. I fart, zwycięstwo Rollinsa mieliśmy, ale trochę się tutaj oni ponadupcali. I być może właśnie tym pojedynkiem Federacja chciała trochę mimo porażki odbudować osobę Omosa, który zwykle toczył krótkie pojedynki i pokazywał, że no nic w tym ringu za wiele nie potrafi. A tutaj pokazał się w sumie z całkiem ciekawej strony. Mimo porażki, podkreślę to jeszcze raz, no Omos chyba musiał tutaj przegrać, no bo nie widziałem tutaj innego scenariusza, gdzie Seth Rollins jest już na ostatniej prostej do zdobycia mistrzostwa World Heavyweight. Przez większość pojedynku oczywiście dominował Omos przebłyskami Setha Rollinsa, ale podobało mi się bardzo to, że Omos nawet odkopał dwa karmstomby od Setha Rollinsa. To pokazało, że jednak tym gigantem jest i nie tak łatwo go pokonać. Bo żeby Rollins zgarnął zwycięstwo, to musiał wykonać karmstomb z narożnika i to naprawdę wyglądało potężnie. Karmstomb na stojącym już na własnych nogach Omosie. I fajnie, Rollins wygrywa i myślę, że ku zdziwieniu wielu osób naprawdę przyjemny do obejrzenia był to pojedynek. Nie do końca przyjemne było już kolejne starcie, którym był Triple Threat Match o tytuł mistrzowski United States, Austin Theory, Bronson Reed, Bobby Lashley i ten pojedynek trwał 5, 6, może max około 7 minut. Trochę dziwna walka, ale tutaj na pewno na pochwałę zasługuje Austin Theory, który od pierwszej minuty nie uciekał, a od razu chciał zaatakować Bobby'ego Lashleya i nawet mimo nieudanych prób ataku, to on wciąż chciał atakować i Reeda i Lashleya. No bo pewnie większość z nas myślała tutaj, że Austin będzie się chował, aby dać pole do walki Reedowi i Lashleyowi, a to jednak on był tą osobą, która pierwsza inicjowała ataki, ale jakoś nie do końca z tej walki jestem zadowolony, może po prostu przez to, że trwało ona zbyt krótko i nie za wiele w sumie tutaj zobaczyliśmy, a Austin Theory finalnie broni swojego mistrzostwa. W przebiegu oczywiście sposób nie traci na tym ani Reed, ani Lashley, no bo w końcowej sekwencji to właśnie Lashley po wykonaniu Spira został wyrzucony z ringu, a Austin Theory odlicza Bronsona Reeda i broni mistrzostwa. Dalej dostaliśmy walkę o mistrzostwo kobiet SmackDown, gdzie Rhea Ripley obroniła swoje mistrzostwo w starciu przeciwko Zelinie Vega. I tutaj walka trwała w sumie podobnie, też około 6-7 minut, ale tutaj raczej mogliśmy się tego spodziewać, no bo Zelina nie jest godną osobą dodania dobrej, długiej, ciekawej walki. Zelina po prostu swoją osobą w Puerto Rico zrobiła tutaj powiedzmy swój występ i dała to, czego fani się tam spodziewali. Weszła z flagą Puerto Rico, dostała fajną owację, aż się sama wzruszyła przy zapowiadaniu jej nazwiska. Kilka swoich przebłysków miała, ale oczywiście to Rhea Ripley musiała to starcie wygrać i tak też było.
Dużo więcej natomiast dobrych słów możemy powiedzieć o kolejnej walce, która też spodziewaliśmy się, że może być main eventem gali Backlash, a okazało się, że była trzecią walką od końca. Mowa o Street Fight meczu pomiędzy Damienem Priestem a Bad Bunny. Na początku to, jaką owację zebrał Bad Bunny, to jak arena po prostu żyła jego wejściem, jak śpiewali jego wejście i jak każda akcja, każdy ruch Bad Bunny'ego był odbierany przez publiczność w Puerto Rico, to jest coś niezwykłego. Damien Priest i Bad Bunny dali naprawdę bardzo dobrą walkę. Niewielu spodziewało się tutaj, że Bad Bunny może stać na tak wysokim poziomie, ale w połączeniu z Damienem Priestem, który też bardzo dobrze w tym pojedynku wypadł i przede wszystkim, no można powiedzieć to wprost, przewodził w wielu rzeczach, jeżeli chodzi o ten pojedynek i tak też powinno być, no bo Bad Bunny nie jest zawodowym wrestlerem, tak też było w przypadku pojedynków m.in. Logana Paula, który jest bardziej celebrytą niż wrestlerem. W ruch poszły candlestick i trzesło nawet śmietnik, pokrywa od śmietnika, naprawdę ta walka miała wszystko. Połamane zostały stoły gdzieś tam za publicznością i mi osobiście zabrakło tylko tego, aby panowie wyszli gdzieś poza obiekt. Oczywiście pojawiło się Judgment Day, pojawił się Dominik Mysterio oraz Finn Balor, którzy zostali zatrzymani przez Rey Mysterio i uwaga, powracającego Carlito. To też było bardzo ciekawe. I to, jaką owację zgarnął, również zasługuje na mega, mega wyróżnienie. Szczególnie moment, w którym zaczął sobie jeść tradycyjnie już dla siebie swoje łóżko. Ciekawy jestem, czy powrócił on jednorazowo, czy może zagości na chwilę w WWE TV na dłużej. Judgment Day chcieli już uciec, natomiast na arenie rozumiała muzyka legendy Savio Vega, który pojawił się na wejściu i nie pozwolił uciec Judgment Day. A co więcej, zawołał on również LWO. Santos Escobar razem ze swoją ekipą pojawili się na arenie i sprali po prostu całe Judgment Day. Po czym po prostu obie ekipy znikły i oddały pole dalej tej dwójce, która kręciła genialny pojedynek, czyli Damian Priest oraz Bad Bunny. Pojedynek został dokończony jeden na jednego pomiędzy nimi i tutaj zwycięstwo z tego pojedynku wychodzi Bad Bunny, ku zdziwieniu naprawdę wielu osób. Ale i mogę, myślę, śmiało powiedzieć wprost, że Damian Priest kompletnie na tym nie traci, czego też się w sumie spodziewałem, że w przypadku jego porażki może tak być, natomiast ta porażka kompletnie nie ujmuje Damianowi. Po obejrzeniu tej walki w sumie zastanawiałem się, czemu nie był to main event, no bo fani w Puerto Rico dostali taki moment, którego po prostu mogli oczekiwać. Zawodnicy pochodzący właśnie z ich terenów, naprawdę zajebista akcja w ringu i wszystko, czego mogliśmy chcieć w tym pojedynku było, więc tutaj ta walka zasługuje po prostu na jak najlepszą ocenę. Przedostatnią walką tej gali był 6-osobowy pojedynek tag teamowy, gdzie Matt Riddle i mistrzowie tag teamowi Sami Zayn Kevin Owens zmierzyli się z Bloodline. I szczerze mówiąc, jestem trochę znudzony pojedynkiem już tych grup, natomiast ta walka opierała się głównie na dalszej historii Bloodline, gdzie Solo Sikoa już był gotowy wymierzyć swój Samoan Spike na Jeyu Uso i to było naprawdę mocne. Swoją drogą trochę to przewidziałem w poprzednim odcinku na kanale, a jeżeli tego nie widzieliście, no to w sumie możecie sprawdzić. Ku mojemu zdziwieniu jednak zwycięzca z tego pojedynku wychodzi Bloodline i w zasadzie to Solo Sikoa odlicza Matta Riddle. Nie tracą na tym mistrzowie tag teamowi, a Solo Sikoa pokazuje, że to on jest tą najmocniejszą stroną Bloodline, to on zgarnia zwycięstwo. Dochodziło tutaj do mocnych momentów nieporozumienia, szczególnie na linii Jey Uso Solo Sikoa, gdzie wymienili się oni zmianą, uderzając siebie w klatkę, bo jeden chciał zmienić drugiego i następnie Jey Uso tym samym też odpowiada do Solo. Ciekawe również było to, że Jey Uso sprzedał super kicka dla Jimmy'ego, ale w sumie to jakby wyszło totalnie z nieporozumienia i przypadkowo, więc nie było tutaj żadnej spiny o to. Finalnie jednak to Bloodline celebruje, nie doszło do ostatecznego ataku Solo na Jeyu, bo Jimmy jakby tutaj zachował się tak, jakby nic nigdy się nie stało, to on tylko w tym ringu cieszył się z tego zwycięstwa. Przypominam, że od poniedziałku zaczyna obowiązywać sztywny podział draftów. Natomiast nie do końca dotyczy to mistrzów tag teamowych, ponieważ Sami Zayn i Kevin Owens mogą zarówno pojawiać się na SmackDown, jak i na Raw, broniąc swoich mistrzostw. Natomiast do czego dążę, to na SmackDown powraca Roman Reigns i na pewno w jakiś sposób dostaniemy odniesienie do tego, co wydarzyło się na Backlash w Bloodline. Walka main eventowa to Brock Lesnar kontra Cody Rhodes, 10 minut naprawdę dobrej nawalanki, co więcej ta walka zaczęła się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem, gdzie Cody Rhodes wyskoczył sprzed liny, atakując Brocka Lesnara i to kawałkiem stołu komentatorskiego i to schodkami i Cody Rhodes naprawdę mocno wszedł w ten pojedynek i generalnie ta walka była naprawdę przyjemna dla oka. Co więcej, pojawiła się nawet krew na twarzy Brocka Lesnara, który trafił twarzą w narożnik, który też nie miał na sobie tego, wiecie, opatrunku, tak to nazwę. I krew naprawdę w tym pojedynku mocno oddała. Brock Lesnar dostał dwa potężne crossroadsy, po których ta walka mogła się zakończyć, natomiast była kontynuowana, odkopał to, dostał jeszcze Cody Rhodes F5 od Brock Lesnara i gdzieś tam w momencie, kiedy już była zapięta Kimura i mogliśmy się spodziewać tego, że Cody Rhodes odpłynie albo podda tą walkę, to jednak nagle jakoś się on wyrolowuje i zapiętą Kimurą odlicza Brock Lesnara, w ten sposób zgarniając zwycięstwo. Dziwne zwycięstwo. Wolałbym tutaj właśnie, żeby Cody Rhodes czysto pokonał Brock Lesnara, nawet
nawet po kilku crossroadsach, nawet nie po dwóch, a po pięciu, a nie jakby po przerolowaniu z zapiętą Kimurą go odliczył i uciekł z areny. To było dość dziwne. Mam jednak wrażenie, że nie jest to koniec rywalizacji tej dwójki, ale zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie, bo już w poniedziałek startuje turniej o mistrzostwo World Heavyweight, w którym na pewno Cody Rhodes weźmie udział, a kto wie, może w tym przeszkodzi mu Brock Lesnar. W komentarzach, moi drodzy, napiszcie, jak wam podobała się ta gala, jak wy ją oceniacie, zostawcie oczywiście polubienie i widzimy i słyszymy się już wkrótce w kolejnym materiale. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!